So there we were, wheel to wheel, with the nastiest racing cars I've ever seen. Razor-sharp chrome gleaming in the dark. Weapons bristling under rumbling hoods. Oh, the Cry-City Welcoming Committee. Have a drink, friend. Yeah, well, whoever they were, they messed with the wrong racers. Jack and I are world famous. And we're connected, too. We've been, thanks, invited to Cry-City for the reading of some will. A rich guy named Crew. A big ganglord? Yeah, big is right. We were Crew's muscle in Haven City, but old Tub of Butter kicked the bucket. Anyway, where was I? Oh, yeah! Slowly, the racers circled us. The smell of fear hung in the air. And the smell of something else, too. I told Jack, lose the sucker! Sounds like this is terribly dangerous. Maybe we should get law enforcement to crack down. Yeah, well, this place don't scare us. No nasty gang is gonna get us to turn tail and run. Sounds like they had you dead to rights. How did you survive? Able to handle himself, but with my help, we took them all out until only one was left. Really? You know, people in this town have a way of getting in over their heads, like at the bottom of the ocean. Easy, boys. My story's almost over. Yes, it is. Wait a minute, it gets better. Really? Dex, get in the car! Jack! Are you crazy? You ruined my story! Now! Ah! What are you waiting for? Step on it, Jack! I told you not to go out. We're getting death threats, Dex. Someone doesn't want us here. You think? I say we take the next boat home. Not a chance. Hang on! Jack! Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a.k.a. Michał, albo pomidorowy.pl. A was chciałbym zaprosić na nową serię na moim kanale Zagrajmy w Jack X Combat Racing. I to była cutscenka, która była przed tutaj głównym menu, przed rozpoczęciem gry. I historia tej cutscenki jest taka, że Daxter sobie był w takim jednym barze. Lub to chyba był bar Naughty Odsell albo jakiś jeszcze inny. I opowiadał historię odnośnie tego, jak Jack i Daxter tam przechodzili przez swoje różne przygody i jakimi zajebistymi ścigaczami oni nie są. Coś jak Nitrous Oxide, który uważał się, że jest najlepszy, a wyszło co wyszło, oczywiście, że tak. I opowiadał to dwóm sympatycznym panom. Jeden z nich to był olbrzym z brązową maską, który miał na imię Cutter, a drugi, który miał tatuaż przy prawej części oka, raczej na prawym oku, to był oczywiście Shiv. I on im oczywiście opowiadał, oni nie mogli wręcz nie dowierzali z tych kurde przygód, no przecież takie dwa lesery oni mieliby cokolwiek oczywiście tutaj wygrywać, no przecież Daxter to w ogóle nie przypomina kogoś, kto mógłby cokolwiek wygrać kiedykolwiek, to jest raz.
No i to wszystko słuchał mistrz pewnego miasta, o którym się za niedługo dowiemy, który jest jednym z lepszych ścigaczy, który nazywa się Razer. No i Razer oczywiście, albo Razer, miał powątpiewania co do historii Daxtera. Potem Jack przebił się do tego całego baru i musieli spieprzać, gdyż Jack w momencie, kiedy Daxter opowiadał, to robił sobie różne tam turnieje z paroma gostkami. Dobra, mamy tutaj menu główne, której towarzyszy nam całkiem fajna zresztą muzyczka. I teraz mamy dwie opcje, New Profile oraz Load Profile. Oczywiście, że sobie weźmiemy New Profile. I szybka synchronizacja, żeby nie było, tak więc prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I nazwiemy się oczywiście moim nickiem, bo czemu by nie? Mógłbym nawet się nazwać moim nickiem z Twitcha, czemu by nie? O, proszę bardzo, widzicie, mogę się tak nawet nazwać, czemu by nie? Mój nick z Twitcha, zresztą mój rocznik swoją drogą. Oczywiście, że tak. I ja bym sobie nadpisał, dlatego że tamten save był po prostu testowy, bo robiłem sobie trening tak zwany. Tak więc, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o Jacka X, to jestem kompletnym leserem, jeżeli chodzi o fabułę. Tak więc, jeżeli coś będę przekręcał albo będę bardziej interpretował na swoją myśl, to przepraszam, no ale niestety nie mam innego wyjścia, ponieważ szczerze wolałem zrobić to trochę spontanicznie, bo wydaje mi się, że spontanicznie jest zawsze lepiej. Okej, i zaczynamy sobie Adventure Mode, bo to jest mode, który nas interesuje, raczej tryb. Let's get this over with and blow this burg. Who called us here anyway? Crew's daughter, Rain. Crew had a daughter? Crew? Reproduced? Ew! Can you imagine what that tub of jelly must look like? Thank you for coming to Crass City. It looks like some didn't make it. Ah, well, I'm Rain. Before father died, his wishes were simple. To have his will played for his closest associates, and for us to drink to his passing. This special vintage he kept for the very occasion, to toast his death. Here's to old friends, and to father's untimely death. So without further delay, his message to us. Hello, nearly friends, and mostly enemies. If you're listening to this message, then I must be dead. Oh, well. As you all know, I loved racing almost as much as I loved weapons. Alas, I never fulfilled my living dream of winning the biggest race of all, the Crass City Grand Championship. But even in death, I will field the greatest racing team ever assembled and win the biggest race on the planet. You are the best of the best, and you will race for me. Never forget it! I expect you're all riled up by now, so let me tell you why you will race, and you will win. If all went as planned, you just give a touching toast in my honor. Sorry to say, but I put poison in that special vintage. Quite unsporty, Amirio. Father! This is where Rain probably gets upset. Sorry, dear. It's a slow-acting poison, or you'd already be dead. You have just enough time to finish this year's racing season. If you race for me and win, my associates will provide you each with an antidote to the poison. Simple, eh? What the hell did you do to us? Please, I didn't know. I drank it too. Father never did play favorites. Yeah? Well, your father's crazy. We're all crazy for coming here! I think she's telling the truth. Well, it's been 1 minute, so I figure by now you're all arguing about how to get out of this mess. My advice is trust no one. Win the race and save yourselves. Jack, next time you invite me to one of your little parties, don't! We can do this. We can race. And we can beat Crew at his own game. Father bought us the best mobile racing garage money can buy. And each of you has a racing car waiting. We're in this together. So let's get to it. Tak więc już widzimy, co się święci, co nie? Ta pani tutaj, co przyszła, ona ma na imię Ryan, jest córką... Jack, so let's take your vehicle out on the track and I'll go over the basics. Hit the gas, Jack! Proszę mi nie przeszkadzać, kiedy ja mówię. Najpierw wytłumaczę, a potem jedziemy z treningiem.
Otóż ta pani, która do nas przyszła, albo ta dorosła kobieta, która do nas przyszła, to jest Rain. Ona się Rain nazywa i opowiadała o tym, że musimy wziąć udział w wyścigu, ponieważ jej świętej pamięci ojciec zorganizował takowy wyścig, żebyśmy mogli tam zyskać szacunek na dzielni czy coś takiego. Ja to sobie oczywiście tak interpretuję, może być to zupełnie troszeczkę inaczej z tego, co tutaj patrzyłem. No i jakby nasi bohaterowie, czyli Kira, Thorn, Ashley, Jack, Seymour i tak dalej, nie mieli nic przeciwko. Tylko niestety dowiedzieli się, kto tak naprawdę jest jej świętej pamięci ojcem. Jest to Crew. Postać, która zginęła w Jacku dwójce, który był totalnym skurwielem, który nas zdradził. I nie dziwię się, dlaczego bohaterowie nasi tutaj, a raczej... No tak, nasi bohaterowie, bo sorry, już się sam zgubiłem w tym, co ja mówię. Wyrazili desaprobatę, dlatego że no po prostu, kurwa, mają pomagać komuś, kto tak naprawdę ich zdradził, no nie? To ja też miałbym podobne podejście. No ale koniec końców Jack się zdecydował, że jednak weźmie udział w tych wyścigach. No i teraz robimy tutorial, tak więc zobaczymy, jak nam na tym tutorialu pójdzie. Teraz zamykam mordę i ty już możesz w końcu mówić. Brakes are there when you feel the urge, but knowing you, they won't be the first thing on your mind. Hit the brake, Jack. Holding down the brake will stop your racer and put it into reverse. Hit reverse, Jack. Good! Feel the controls? Your racer has great steering response. And trust me, you'll need it for some of the more challenging courses. Green Eco powers your vehicle's damage control. When you pick up Green Eco, you repair damage on your vehicle. Musimy teraz zdobyć Green Eco i tak dalej. I żebyśmy mogli chyba tutaj... Not bad! You finished your first training. Get ready for the next round! A, myślałem, że po prostu będziemy musieli przyspeedować. Okej, czyli ja jednak mogłem się pomylić. Pierwsza runda treningu zaliczona. Pozostają nam kolejne. Back in the saddle, huh, Jack? Okay, take the vehicle out for a spin and let's see what you've got. Pick up some Blue Eco. Watch your turbo meter for how much juice you've got in the tank and use it when you really want to burn up the track. Początek tej lokacji przypomina mi jaskinię, w której musieliśmy się z Sigiem dostać tam w głębiny. Pamiętacie zresztą Let's Play z Jacka Trójki sprzed paru miesięcy. Ale okazuje się, że to nie jest do końca ta jaskinia i nie jest to ta lokacja, dlatego że tutaj zamiast pustyni mamy śnieg. Zresztą zaraz się przekonamy, jak pojedziemy dalej. Your meter says you've got turbo power. Use it, Jack, and drop the hammer. Okej. I teraz możemy użyć R2 turbo boosta. Oh yeah, now that's speed. Trust me, you'll need it. No. Tak więc przemierzając sobie przez tą oto dolinę, to bardziej bym powiedział, że przypomina mi to zimową wioskę z Jacka jedynki, tylko taką bardziej troszeczkę zupgrade'owaną. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak oczywiście było. I prawdopodobnie tak zresztą jest. Bardzo ładnie w ogóle odrestaurowali te lokacje, szczególnie, że gdzieś tam widziałem mniej więcej, to wiele lokacji jest z Jacka jedynki tutaj. Tak więc można by powiedzieć, że zobaczymy trochę je w odrestaurowanej wersji i nagrywam to w ogóle z wersji na PlayStation 4. Początkowo planowałem to zrobić z emulatora, a wyszło, że zrobiłem to z wersji na PS4. Dlaczego? Dlatego, że miałem taką ochotę. O, tak to powiem. That was great. Now you've mastered turboing. Let's move on to the next round of training. Elegancko. Zobaczmy, co teraz będzie na nas czekać. Ogólnie ten let's play będzie dosyć interesujący, bo mówię, fabułę to tylko tak. Get into a power slide on turns. You'll need to use power slides to get around aggressive corners. Try getting into a slide, Jack. Fabułę to tak mniej więcej pół na pół kojarzę. Tak więc to będę starał się interpretować to, co będę widział na turn and hang on. Na cutscence, nie? Na cutscenkach. Add to your turbo meter. Try that. Kurde, za dużo tutaj to ja nie mogę mówić. O, czekaj, musimy się rozpędzić. O, możemy teraz użyć kółko, żeby 180 zrobić. Almost, try again. Okej. W ogóle ta sama w sobie lokacja przypomina mi Precursor Basin bodajże, albo jakąś z tych lokacji z Jacka 1, gdzie musieliśmy tych
Boże, tych przeciwników z pierwszej części. Kurde, zawsze pamiętałem, a teraz kurde na złość zapomniałem, jak oni się nazywali. Lurkerzy, o właśnie, lurkerzy, gdzie trzeba było lurkerów łapać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Taka bardzo podobna lokacja i ten kurde piękny wodospad, który sobie tutaj płynie. Wodospady, przepraszam, nie jeden, a kilka nawet jest tutaj tych wodospadów. Tak więc, no jest to coś, co mnie po prostu bardzo uraczyło, że tak powiem, swoją obecnością. No tutaj niestety nam nie pykło. O-o! To nie powinno się w ogóle wydarzyć. Bo ja za bardzo, kurde, się rozpędziłem. W każdym razie w ogóle motyw muzyczny w tle jest bardzo fajny. Te gitary, które sobie tutaj grają w tle, są dosyć przykuwające dla ucha. No graficznie gierka wygląda nawet całkiem spoko. Może poza tym, że model Jacka troszeczkę mi się nie podoba, ale to taki już szczegół. Taki bardzo, bardzo mało znaczący szczegół zresztą. I to jest takie moje, bardziej bym powiedział, subiektywne zdanie. Wolałem jednak model z Jacka dwójki, ewentualnie z trójki. Ale tak to ten model nie za bardzo mi się podoba w postaci. Można i tak to było zrobić, nie? Widzicie, nie musiałem jakoś się kurde wysilać super. A więc zobaczymy, ile ten trening będzie miał rund. Myślę, że tak spokojnie sobie godzinkę na nagranie poświęcimy. Okej, żółte eco musimy zebrać. Pick it up, the eco will be processed and an energy weapon will come online. An icon will appear telling you what weapon you've got. That icon means you have missiles. Aha, i musimy teraz naparzać przeciwników. O Boże! Tell you which one you currently have available. Each weapon is unique and each has strategic advantages in different situations. You'll have to experiment with each type to find your favorite. O Boże, ale ta gra ma spadki FPS-ów i ja pierdziule. Oj, oj, oj. Ludzie mieli rację. Ludzie mieli rację, że ta gra po prostu ma takie spadki FPS-ów. Kurczę pieczone, czemu oni tak dużo gadają? Rozumiem, że to jest trening, ale bez przesady już. No kurde. Masakrycznie. Trochę żałuję, że nie zrobiłem to z oryginalnej wersji na PS2, tylko zrobiłem to z wersji na PS3, no ale dobra, trudno już. Trzeba przeżyć. Muszę, że tak powiem, konsekwentnie podchodzić do swoich decyzji. I musimy tak długo jechać, aż uda nam się tych 20 gnojków zastrzelić. Dokładnie tak. Dobra, więc poszło nam całkiem w pytę, muszę przyznać. Bardzo dobrze. Będzie dobrze, kurde, będzie dobrze. Coś czuję. Okay, let's try something new. Red Eco is for rear weapons. Try picking up Red Eco. That icon says you now have a Red Eco mine. You can activate a red powered weapon with its own special fire button. Remember, this button will only discharge red weapons and they go out the back. Try dropping a mine, Jack. Okej. Mamy teraz Red Eco i co możemy sobie aktywować, ale jedynką? W ogóle ta dżungla przypomina mi Forbidden Jungle, tylko że troszeczkę taka zmodyfikowana Forbidden Jungle, ale dobra, niech będzie. Wciskamy to L1. Good job! That'll give someone a headache. Oh no! Some of Mizo's gang are on the track! Look out! He's launched the missile! Drop a mine as a counter move! Nice! Dobra, i co teraz? Musimy zdobrać te czerwone Iko i co? Musimy ich tak wysadzić w ten sposób? Tylko jak my mamy to zrobić, skoro oni są daleko bardzo od nas? Jak to miałem zrobić inaczej? Okej, okay, jedziemy sobie teraz w miarę spokojnie, bez żadnego tutaj problemu. I chyba musimy też unikać tego, żeby oni nas nie zaatakowali. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Okej, okay, udało się, czyli dobrze, tak trochę rozkminiałem. Myślałem przez chwilę, że coś zdymałem. I teraz chyba cutscenka będzie, co nie? Here's your first new vehicle, Jack. This one's built for speed. Ale furę żeśmy dostali fajną. Jak ona się nazywa? No na pewno jakąś nazwę ma. The Road Blade. Okej, okay, man. A little more rugged. Choose this one. The Basher. Dobrze, autosaving, bardzo dobra sprawa. I teraz tak, mamy Red Eco Cup. I mamy tutaj trzy wyścigi, a raczej trzy medale do zdobycia w Spargus City. Teraz zobaczmy, co to jest. Spargus City, jeden na razie z dwoma kudeczkami, Precursor Temple. A, to było Precursor Temple. Racing challenge, Jack, but this sport's called combat racing for a reason. Everyone on the track will have weapons, and they won't be afraid to use them. You'll be up against some pretty tough drivers, so watch yourself. The object is to complete the set number of laps faster than everyone else, but also do it in one piece. Just keep your car on the track, be a hard target to hit, pick your battles wisely, and get to the finish line as fast as you can. Go get 'em, Jack! No to na zwyczajnym świecie wyścig mamy do zrobienia. Chciałem poczekać, aż ona tutaj skończy pitolić farmazony. Tak więc możemy sobie wziąć. I póki co nic nie możemy tutaj kupić. Trójkąt. Start. No. No przez chwilę chciałem X wcisnąć, a tu kółko to jest start. Season of high stakes, high speed racing. As usual, yours truly, GT Blitz. We'll give you a pit row view of all the action as the best racers of the world swap paint in their quest to claim the Crash City Grand Championship Trophy. In the end, only one wheel jockey will claim the prize as the greatest racer in the land. And we'll be here to cover all the thrills, chills, and spills. The season's first race kicks off in a few minutes, so stay tuned and keep those engines coming. The first race. I fear this affair will end badly. A wise man once said, be watchful of those in front of you, but beware of those behind. What wise man said that? I did. Look, none of us is happy about this, but we might as well make the best of it. My father provided everything we need to win. One of us can do it if we all... Your father got us into this mess, so zip it before I come over there and play daddy. Well, well, I was told we had some fresh wax rookies this year, but I had to eyeball for myself. GT Blitz is the name. I'm the Crest City Racing Commissioner and star of the highest syndicated sports event on the planet. I just came by to wish you luck and to skid down a few rules. No side bets, no cheating, no rule breaks or we'll break you. You in gear? This is show business, boys and girls. Only the best racers move up to the bigger event, so make me happy and make the crowd scream. Let's race. Welcome to the first race of the season. Let's see who's got the tread to win it all. We've got a Ten pożal się Boże prezenter ma na imię GT Blitz, czy jakoś tak się nazywał, ale każe na siebie mówić po prostu Mizo, tak więc on tutaj zapowiedział, że ten wyścig, który będzie miał teraz miejsce, to będzie jeden z najbardziej krwawych i niebezpiecznych wyścigów, no i co, musimy oczywiście wygrać i być pierwsi i przy okazji nie dać się trafić, to jest jedno. No i można było zobaczyć, że Seimos powątpiewał, jeżeli chodzi o wyścig. Bo miał przekonanie, że to może być jeden z najbardziej właśnie niebezpiecznych wyścigów i ubolewał nad tym, że Jack w ogóle wyraził zgodę, że chce jakkolwiek brać udział w czymś takim. Tak więc no. No i co, lecimy tutaj. Mamy tutaj naszych przeciwników, czyli mamy Torna, Shiva, Ashlyn, Ediego. W ogóle nie wiem, kim jest ten Eddie, to jest chyba jakaś ekskluzywna postać do tej gierki. No i co? No i jedziemy sobie nasz pierwszy wyścig. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja tu widzę, że już po prostu, kurde, będę miał przesrane, lekko mówiąc, bo moje auto jest w bardzo opłakanym stanie, ale póki co to jest na razie pierwsze okrążenie i kater mnie zestrzelił. Co za śmieć. W ogóle ta mapka bardzo mi przypomina, w ogóle sama ta mechanika tej gry mi przypomina bardzo
Crash Attack Team Racing. Co to miało być? Przepraszam bardzo. To wiecie co, to ja wolę chyba zrestartować, bo to słabo wyglądało. Sama w ogóle ta koncepcja mi przypomina strasznie Crash Attack Team Racing. Ubolewam trochę nad tym, że nie ma tutaj Adventure Mode. No ale szkoda, no nie każda gra wyścigowa musi mieć Adventure Mode. To, że Crash Team Racing miał, czy Diddy Kong Racing, nie oznacza, że wszystkie gry muszą mieć. Ale jednak jak jest się przyzwyczajonym do takiego jednego gameplayu, to później wyobrażasz sobie, że każda gra następna będzie miała coś podobnego albo coś takiego samego. Torn widzę, że ładnie tutaj oberwał. Ja natomiast się wyleczę trochę. I jedziemy, kurde, Shiva gonić Yashlin, bo Yashlin nie może być pierwsza, to ja muszę być pierwszy. Tak już sobie to wyjaśniliśmy. Póki co jestem trzeci. Nad czym troszeczkę jestem zły, ale tak delikatnie, delikatnie bym powiedział. No, ścieżka dźwiękowa tutaj to jest majstersztyk, tego nie mogę powiedzieć, że nie. Jestem ciekaw, jak długo mi się ten film będzie renderował, a pewnie będzie trochę się dzisiaj renderował, bo ja to nagrywam dzień przed opublikowaniem tego odcinka, w trybie premiery prawdopodobnie będzie on. Dlatego, że jest to coś a la taki long play o let's play, tylko że na zasadach bardziej zwykłego zagrajmy wy. A to z tego względu, że gdybym zrobił normalną serię, taką po 20-30 minut odcinek, to no nie oszukujmy się, ale seria by trwała z 50 odcinków jak nie lepiej. A ja wolę tego uniknąć, dlatego że ta gierka no potrafi długością po prostu no zabić, nie? Tak więc, jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki, to tutaj się nie spodziewajcie jakiegoś super takiego let's playa odnośnie stricte ciekawostkowego, bo tak niestety być nie będzie. Przykro mi to mówić, ale... O, bomba przy okazji, bomba w oko fasta, tak, że tak powiem. Refleks chudego byka, nie tam jakiegoś spaślaka. Ale wracając... No niestety nie spodziewajcie się żadnych ciekawostek, dlatego że takowych po pierwsze znaleźć nie mogłem, a po drugie z tego co czytałem, to w ogóle ta gra nie ma żadnych ciekawostek, poza tym, że to jest gra wyścigowa Jacka. I w ogóle sam fakt, że ta gra istnieje, jest czymś dosyć interesującym, bo dla mnie tak szczerze i może tutaj wielu fanów Jacka się na mnie oburzyć za tą opinię, ale dla mnie to ta gra to jest właściwie Jack trójka, tylko że ze zmienioną fabułą, bez platformowania z samymi wyścigami, bo dosłownie nie wiem, jakoś tak mi się z Jackiem trójką to kojarzy. Tak jakoś wyszło, no przykro mi. Jeżeli kogoś uraziłem tą opinią, to bardzo serdecznie za to przepraszam, ale takie jest moje zdanie. No szybciej, szybciej skipuj. Sorry, that's the game. Ale ta gra ma czasami bezsensowne te spadki FPS-ów, że ja cię zsunę, dosłownie, nie? Teraz trzeba uważać na te... O właśnie. Kater musi teraz oberwać. Fryer jeden. Nie będziesz mnie wyprzedzał, śmieciu. Nie będziesz, póki ja jestem pierwszy. Ja będę pierwszy, nie ty. No, może nie do końca to jest taki Crash Tag Team Racing, bo jednak tutaj się nie możemy połączyć z pozostałymi przeciwnikami, żeby zrobić tak zwany co-op, ale jednak troszeczkę takie, nie wiem, skojarzenie mi weszło. Bo to średnio by mi się kojarzyło z Crashem Team Racing, a tym bardziej z Crashem Nitro Kart. Teraz szybko, 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 byle być pierwszym. Yes! Mamy to! On the board. Gold medal awarded. Od razu mówię, o, przy okazji druga trofka. Nie mam zamiaru się starać na złote medale, co będzie, to będzie. Tyle mam do powiedzenia. Tak więc, okej, okay, wszystko fajnie, możemy sobie robić next, 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 a nie, to X.
Myślałem, że to tam się skipuje. Dobra, tak to właśnie wygląda nasz, że tak powiem, wynik. I co, lecimy z koksem. Dalej. You saw it here, folks. At least those of you who didn't die yawning or switch to the brand channel. An unknown driver wins his first big race in lackluster fashion. So, tell us what happened out there. Were you frightened? No. Well, wait till you race against the big name drivers. It gets worse. Much. Think you can handle it? Give him a break. I'll take that as a no or no comment. And with that, let's take it down to Greaser in Pit Row. That's a wrap. Listen, I'm not getting much smoke off you guys. I need more spin, more heat. Ratings were down 13 points on that last race. Not happening. If you want to get into the club, you gotta win a lot more and you gotta win big. Accumulate serious points and maybe I'll give you another interview. If you're still around. Well, well, look what the lucky winners won! Widać, że Mizu to trochę taki skurwysyn, więc chyba nasi bohaterowie go nie za bardzo polubią, ale zobaczymy, zobaczymy jak dalsza część gry będzie wyglądać, tak więc X. Okej. Okay. Autosavik wleciał na pełnej. Dobra, i mamy tak, Spargus niby 3x3 mamy, ale tu mamy jeszcze Precursor Temple. I nie wiem na czym to polega, ale z chęcią zobaczyłbym o co tutaj chodzi, bo to jest Red Eco Cup. Mamy tutaj bodajże 4 kapy. Ten to jest pierwszy, czyli Red Eco Cup. Potem jest chyba Green Eco Cup, Blue Eco Cup i chyba... O Jezu, nie pamiętam ostatniego kapa. Ale chyba możemy tutaj zrobić. A nie, nie możemy chyba. Aha, muszę tam odblokować sobie. Dobra, no to tyle było, tyle by było, jeżeli chodzi o Spargus City. Więc teraz czas na Crash City i tu mamy Haven City, Islands i Grand Prix. Dobra, tak więc zobaczmy co tutaj mamy. Loading Docks, Dirt Stadium, Seaport Strip oraz Mar Coliseum. A, Koloseum Mara tutaj jest nawet, o proszę, kurde. To jest Death Race, Jack, and it's one of the crowd's favorite events. The object of this challenge isn't just to race, but also to take out as many other cars as you can before time runs out. You get points for each vehicle kill. No, it's not pretty, but you've got to do this to qualify for later events. Just keep moving and keep shooting. Remember, you'll earn higher points in each lap. On your second lap, you'll get double points per kill. And on your third, triple points. So it's best to race fast and get to the higher laps as early as you can. Czyli innymi słowy, mamy tutaj różne kategorie wyścigowe. Mamy zwykłe wyścigi i teraz mamy na przykład Death Race, który polega na typowych igrzyskach, które mają za zadanie po prostu między sobą mamy się eliminować i tak dalej. Oczywiście możemy... Tak, dobra, fajnie, wszystko fajnie. Możemy również kupować sobie upgrade'y, ale ja póki co nie chcę tego robić. I to jest to, o czym właściwie wcześniej mieliśmy na treningu, czyli po prostu musimy naparzać po prostu w naszych tutaj przeciwników i zdobyć jak największą ilość punktów, tak więc myślę, że to już mamy opanowane do perfekcji. Wy raczej wiecie na czym to polega, więc myślę, że teraz przyszedł czas, bo jest już, że tak powiem, na tyle późna pora. Znaczy, mimo że jest 14.07, to wiadomo o co chodzi. To przyszedł czas, żeby trochę poopowiadać jak ja w ogóle Jacka X poznałem, bo to może być dosyć dla niektórych ciekawa historia. Ja Jacka X w ogóle poznałem całkiem przypadkowo, bo jak za młodu... W sensie jak chodziłem, wiadomo, do gimbazy, czy tam nawet do ostatniej klasy podstawówki, to bardzo lubiłem grać sobie w Jacka i zastanawiało mnie, czy Jack ma coś takiego właśnie jak Crash, czyli jakąś grę wyścigową. No i pamiętam, że mój tata dostał grę od kolegi, która była podpisana jako Jack X. Początkowo nie wiedziałem szczerze, jak mam na to zareagować, bo myślałem, że to jest zupełnie jakaś inna gra z podobnym tytułem jak Jack i Daxter. Ale potem, jak się okazało, włączyłem tę grę na chwilę i patrzę, że to są jakieś wyścigi z Jackiem. Mówię sobie, kurde, pewnie są zrobione w stylu Crasha Team Racing, więc no, będzie dosyć interesująco. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy odpaliłem tę gierkę. O Jezus Maria, jakie to było moje zdziwienie. Gierka nie zrobiła na mnie na początku pozytywnego wrażenia. Znaczy,
I zrobiła, i nie zrobiła po części. W pewnym stopniu zrobiła, ale przez to, że byłem mocno uzależniony od gameplaya Crasha Team Racing, to miałem takie, że o nie, 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 to nie jest jak Crash Team Racing, o nie, fujka, fuj, fuj, fuj. Bo tak szczerze, kurde, no wiem, że to może zabrzmieć mega fanboyowo i nie dziwię się, nie zdziwię się, jak wy to tak odbierzecie, ale serio, Crash Team Racing w mojej opinii, jeżeli chodzi o takich bohaterów, coś ala takich, nie wiem, kreskówkowych, takich, wiadomo, dla młodzieży bohaterów, to wprowadził naprawdę świetny gameplay. O, i przy okazji Golda żeśmy już zdobyli. I troszeczkę tego się jakby trochę oczekiwało po Jacku, że będzie coś miał podobnego niż coś ala taki klon typowych wyścigówek jak Mario Kart czy coś. Bo to dla mnie to troszeczkę jest taki delikatny klon Mario Karta, ale z jakby lepiej troszeczkę ubrany, o, tak to mogę powiedzieć. Już i tak mamy Golda, więc teraz tylko możemy większą ilość punktów sobie nawbijać. Bardzo dobrze nam idzie w tych wyścigach, ale wiadomo, to są pierwsze wyścigi, więc pierwsze wyścigi zwykle są łatwe. Dopiero później gra postawia poprzeczkę troszeczkę wyżej. No, my żeśmy zrobili tutaj pięknie, 189. Nice one, kurczę pieczone. Lecimy dalej z koksem. You know, except for a little rash in the nether regions, I feel fine. Maybe crew was bluffing about the whole poison thing. I had the bottle analyzed. There were traces of black shade at the bottom, a rare and deadly plant found in the wasteland. We were poisoned all right. Father, never cut corners. Trust me, it's the real deal. Never fear! When the going gets tough, Jack will get us out of it. We're just gonna have to win the whole thing. Against those lunatic racers out there? What are the odds? You don't want to know. No offense, guys, but I'm not going to trust my life to anyone but me. Just stay out of my way. I'll win. Well, somebody here had better win, or I'm gonna be very pissed and very dead. How about a new hood? No, Mimiza jest nas zadowolony. Kolejny złoty medal. Elegancko, że tak powiem. Teraz Seaport Strip. Dobra, możemy. Seaport Strip. Zobaczmy, co tutaj będzie się ciekawego działo. Tak więc to mamy zrobione, loading docks mamy zrobione, więc teraz Dirt Stadium oraz Seaport Strip mamy odblokowane. I myślę, że sobie zrobimy Dirt Stadium. Czemu by nie? To już wiemy, nie musisz nam tłumaczyć, wszystko wiemy. Mamy kolejny deathmatch w takim razie, więc kolejne sobie wbijanie punktów i tak dalej. A nie! Teraz przez 4 minuty musimy wytrzymać? Czy się naparzać z przeciwnikami? O kurde, musimy się naparzać z przeciwnikami, ale jaja! O kurde, ale jaja, to będzie dopiero ciekawe. Dobra, ja tam się piszę na coś takiego. Ja tam się na coś takiego piszę, ja nie mam problemu. Zdobędziemy jak największą ilość punktów i się ponaparzamy, kurde, tutaj z co po niektórymi. Brakuje tutaj jeszcze challenge z tego, Crasha Nitro Karta, gdzie na przykład trzeba było, no nie wiem, zbierać na przykład te flagi w Crashu Nitro Karcie, jak się robiło Battle Mode. To też było interesujące dosyć, muszę przyznać. Tylko niestety moje power-upy są takie dosyć średnie, więc na razie to ja tutaj niewiele zdziałam, ale to się może zmienić za niedługo, chyba że zrobimy restart. Ja cały czas zapominam, że touchpadem tutaj musimy działać, bo niestety przycisk start nie działa, to prędzej jakbyśmy grali na playaku trójce, a tutaj trzeba niestety touchpadem sobie radzić jakoś. I touchpadem możemy w ogóle kamerę zmieniać, też tak zauważyłem. Dobra, na razie my prowadzimy punktowo. No i Eddie prowadzi, bo Eddie nas tutaj znokautował. Tak więc ja i Eddie mamy po jednym punkcie, zobaczymy jak pozostali. Musimy jak największą ilość punktów zdobyć, żeby oczywiście jakoś dać z siebie wszystko. Dobra. Znowu ja i Eddie mamy po tyle samo punktów, no nie gadajcie. Ale teraz Storm wbił jeden punkt, więc... 1, 2, 3. Jak to śmiesznie wygląda. Dara Torn. Sorry, Winnetu, gościu, ale
Przegrywasz to. Ja ci to już zaraz udowodnię, w jaki sposób ty to przegrasz. O-o! Tego się trochę nie spodziewałem. Ale to on się... Czekaj. On się ze mną zdarzył, czyli on sam troszeczkę siebie tutaj znokautował, ponieważ za niedługo może mu HP tam spaść, tak więc okej. Niech mu będzie. Sashley, uważaj. Bo nie będzie zaraz tak fajnie, jak cię zaraz znokautujemy tutaj. Patrz, palisz się już, palisz się, widzisz? Spaliłaś się ze wstydu normalnie, gościu. Znaczy gościuwo. 3, 2, 3, 3, 4. To w ogóle Ashley jest taka biedna i w ogóle żadnego punktu nie zdobyła, lol. Hehe, co za typiara. Słabo. Słabiutko bym powiedział. Dobra, Cutter tutaj nam wbił punkty. Cutter ma teraz 4. Kurde, niedobrze, on z nami remisuje. Niedobrze, tego się nie spodziewałem i tego nie chciałem w zasadzie. Żeby tak to się potoczyło. Propos w ogóle sterowania. To nie mam szczerze na co narzekać. Sterowanie jest tutaj całkiem interesujące i całkiem w pożądalu, bym mógł powiedzieć. Ara 5. Teraz proszę nie przebijać mnie z punktami, bo się wścieknę. Ediego tutaj trzeba, kurde, za ogon ciągnąć. Chodź tu, Eddie. Chodź tutaj, ja cię tylko amunicją nakarmię, nic więcej, nic ja tutaj nie chcę robić szczególnego. Cutter, nie, brzydki cutter. Nieładnie. Nie wolno tak. O, Ashlyn teraz chce się nade mną znęcać i odegrać przy okazji. Nie pozwolę jej na to, nie ma takiej opcji. Dlatego jedziemy na miejsce zbrodni, jedziemy tutaj co po niektórym ząbki wyprostować. O, Thorn, widzę, że tobie chyba ktoś musi ząbki wyprostować, gościu. A na szczęście ja mam najwięcej punktów z nich wszystkich, tak więc tam sayonara, amigos, muchachos. Więc teraz możemy tylko i wyłącznie obserwować, co oni tu będą odpierdalać. Chociaż dobra, cię tutaj tak trochę... Tak delikatnie pociśniemy, Thorn. Ho, tutaj, ho. Nie bój się. No, teraz król jest jeden. Król jest jeden, proszę państwa, i to jest Jack, albo ja. O-o! Ale na 10 sekund, dobra, teraz to jednak musimy trochę spiąć dupę, bo jeżeli on zdobędzie jeszcze jeden punkt, to z nami zremisuje i dopiero będzie kasztan. Kasztanic dopiero będzie. Dobrze, udało się. 7-6-6-4-4-2. Haha, co za kurde frajerka. Oj. Co następnego mamy? Crass City, dobra. Tutaj mamy gold, teraz Seaport Stripe. Strip. To już wiemy, nie musisz nam tłumaczyć. Wiem, na czym polega Circuit Race. Może zastartuję. Aha, to jest tylko zwykła prezentacja tego, z kim się ścigamy. Dobra. To już wiemy. Zobaczmy teraz Seaport, czyli nową tutaj traskę. Troszeczkę się, kurde, zająknąłem, wybaczcie. I przyznam szczerze, że kurczę, interesująca jest ta mapa. Bardzo jest interesująca, muszę przyznać. To widać takie połączenie Jacka 2 i 3 teraz i ewentualnie Daxtera, no bo w Daxterze również była taka lokacja. Chyba nie muszę przypominać, lokacja, w której zgubiłem Precursor Orb. Nigdy więcej nie robię Daxtera na 100%. Mam złe wspomnienia z tą produkcją na 100%, tak więc teraz się skupmy może... Aha, nie tutaj. Nie tutaj wjechałem, świetnie. Ale jestem drugi, więc to chyba jest dobrze. Ale musimy obserwować tutaj Ashley, bo ona, kurde, jest pierwsza, więc trzeba byłoby ją tutaj lekko pocisnąć. O, Ashley została unicestwiana, czyli teraz jakby już nie jest pierwsza. Tylko spada i to bardzo daleko w tyle za nami.
Teraz kto tu będzie pierwszy? Shiv jest pierwszy. Ale przed nami są Cutter i Eddie, więc trzeba ich tutaj za zęby cisnąć. W ogóle to jest trochę połączenie Strip Mine i chyba Forbidden Forest. Forbidden Jungle, przepraszam. Tak naprawdę, kurde, tereny są mocno do siebie podobne i to jest całkiem w sumie w porządku, że twórcy tutaj robią takie mieszanki, a nawet jeżeli to nie są mieszanki lokacji, to troszeczkę przypominają mi to takie mieszanki lokacji, co jest całkiem fajne, bo pamiętają jednak o swoich poprzednich częściach. A muzyka, która oczywiście nam w tle towarzyszy, jest również interesująca i przepraszam, że ja tak brzydko prowadzę tę serię, że ja się patrzę na drugi monitor. No ale no wiadomo, że obraz mam z drugiego monitora, a nie z tego pierwszego, tak więc wiecie, o co chodzi. Chyba że nie wiecie, no to już niestety przykro mi, ale no nie jest mój problem. Mam nadzieję ogólnie, że ta seria, pomimo tego, że nie będzie ona z ciekawostkami, to będzie fajnie poprowadzona, będę się przynajmniej starał zaspokoić wasz apetyt i szczególnie mój apetyt, bo nie chcę później pluć sobie w brodę, że mogłem to zrobić lepiej, a zrobiłem to słabo. Dlatego powiedzmy, że postaram się to zrobić jak najlepiej, tylko potrafię. Widzę, że tutaj przeciwnicy za bardzo nie pojechali naprzód, czyli dali dupy, innymi słowy. Cutter mnie tutaj zestrzelił, frajer, śmietnik. Parówa jedna. O ty kurde, frajerze. Ja jestem pierwszy, tak więc siedź tam cicho, zamknij dupę, brzydko mówiąc. Wiem, że on mi na ogonie siedzi, co prawda, ale my zaraz tutaj... O, supernowa mnie kurde pocisnęła. Zupełnie jak Steam Buddies, czy jakaś kolejna broń. Supernowa. Supernowa. Nie taka nowa najwidoczniej, he. Dobra, jestem pierwszy, elo. Ale tutaj się wszyscy, kurde, cisną o to pierwsze miejsce, bez kitu. Trzeba uważać, bo tu, kurde, zaraz... Właściwie... Ta linia mety chyba jest na zielono oznaczona, co nie? Tak widzę. No to jesteśmy, kurde, już niedaleko w zasadzie linii mety. Spieprzaj, głąbie. Elo, a Shiv. Jezus Maria, co jest? Czemu mnie tak w ogóle ten zdriftowało? Ej, to trochę było słabe, nie powiem, że nie. Dobra, weź ją tutaj, Shiv, wykończ. Zaraz ja przydriftuję i cię wyprzedzę. I elo benz będzie. O, dokładnie, elo. Wypierdalaj. Dokładnie, idź tam gryźć glebę, ziomek. O! I zium, przeskakujemy! Jest, pierwsi jesteśmy! Jackash i Cutter. A, i pozostali, dobra, bo oni tutaj nie dojechali. Co za frajerzy. You're facing a Grand Prix qualifier, Jack. In addition to season standings, you must earn a gold medal in each qualifying race in order to be invited to the big Grand Prix events. Aha, spoko. I co teraz mam zrobić? Czy ja mam wrażenie, że robię Grand Prix teraz? No tutaj gra niby mi o tym wspomina. Oh no, here comes old Pingren himself. You newbies are finally going to see what I've been talking about all along. What makes this the most watched sport in the world? Ultimate speed and complete danger. I hope you didn't eat breakfast this morning, or you'll find it all over your suit later. We're not afraid, right, Jack? Right, Jack? Hey, say some hero stuff.
Welcome to one of the fastest treks in the world! This is the Death Drove. Many people have died on those lanes, chasing a sad dream. Make the crowd scream for me! Good luck. You'll need it. More than I need ratings. Jemu oczywiście to jest łatwo komentować, dlatego że on sobie może być komentatorem, a my bierzemy udział w tym wyścigu i sam nawet potwierdził to, że ten wyścig będzie jednym z najbardziej niebezpiecznych wyścigów, bo on sobie będzie mógł oczywiście rano wstać i kurde wylegiwać się w wyrku, a my możemy po prostu tego nie przeżyć w nadzwyczajnym świecie. Co za kurwa frajer, bez kitu. Znaczy, z jednej strony mu zazdroszczę, bo ja sam bym chciał sobie tak, kurde, leżeć, patrzeć jak inni tutaj uczestniczą i być taką trochę lożą szyderców, no ale on to najwidoczniej musiałby sam wsiąść w kółko, żeby przekonać się, jak bardzo niebezpieczny jest ten wyścig, ale wywalone w jego zdanie jest nic nie warte zresztą. Coś se tam, kurde, popierdoli i idzie i tak dalej, więc myślę, że na takiego kolesia nie ma co nawet uwagi zwracać, jakim jest Mizo. Ten kurde blondyn. Get clear! Sorki, że jestem teraz tak cicho, po prostu muszę znaleźć moment, żebyście wy też mogli trochę dłużej czegoś posłuchać, a ja przy okazji znaleźć temat. A więc tak jak mówię, macie, mam nadzieję, że się cieszycie z Let's Playa z Jacka X, że w końcu pojawił się on po długich oczekiwaniach. I szczerze powiedziawszy mówię, jestem ciekaw, jak mi on wyjdzie, mam nadzieję, że ja się gierką nie znudzę, bo mam wielkie ambicje co do tej gierki, mam nadzieję, że ona mnie zaskoczy. Aczkolwiek mogę was tutaj tylko jedynie przed czym ostrzec, że jeżeli okaże się, że gierka gdzieś w połowie będzie, nie wiem, już na tyle powtarzalna i zacznie mnie nudzić, to nie zdziwcie się, jeżeli okaże się na przykład, że mogę zawiesić serię na jakiś czas, albo może się okazać to, że gierka może w połowie mnie zirytować. Bajcie, też nie chcę się dodatkowo triggerować. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że to są tylko takie jakby rzeczy, które gdzieś tam może usłyszałem. Bo wiem, że dużo ludzi mi mówiło odnośnie Jacka X, że jest to taki średniaczek, że gierka gdzieś później zaczyna być mocno irytująca i tyle. Tylko tyle wiem odnośnie Jacka X. Więcej jakby złego trochę o Jacku X słyszałem niż o Zaginionej granicy, mimo że Zaginiona granica jest uważana za krab, to jednak no zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że ja się nie zdemotywuję. Mam taką szczerą nadzieję. I teraz lecimy z koksem na drugim okrążeniu, 2x2. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Katera trzeba będzie prześcignąć jakoś. No i co, jutro pewnie sobie nagram drugi odcinek z Jacka X. Też jakby godzinę se poświęcę, bo czemu by nie? Warto mieć już to ogarnięte, taki mini zapasik. Szczególnie, że za jakiś czas, kurde, będziemy zaczynali nową serię, która będzie z Jackiem X ogrywana. I będzie to Aladdin. Boom, baby! Tak jest, Disney Aladdin, dlatego że on ma chwilowo najwięcej głosów, aczkolwiek, no nie wiem, jutro będzie publikacja, czyli we wtorek 23 listopada, więc ja to nagrałem 22. Myślę, że montaż mi długo nie zajmie, bo będę musiał tylko jedną rzecz wyciąć i tam gdzie niegdzie podgłośnić, jak są cutscenki, ewentualnie gdzie jestem cicho. Ale tak to mówię, sądzę, że tak do jutra, myślę, do streama głosowanie sobie będzie trwało, a potem już zmieniamy, że tak powiem, i to, co ma najwięcej głosów, będzie grane z Jackiem X, żeby każdy miał szansę zagłosować. Here's one for you. My ride
getting peppered. Wow! Co ja żem uczynił? Co ja żem uczynił teraz? Kurde! Kater był bardzo blisko mnie. Zobaczcie w ogóle, zobaczcie na te wyniki. 4 minuty 45 sekund i 81 setnych sekundy. On ma 92, czyli on był bardzo blisko mnie. Ja pierdziule. Co tu mamy teraz? Dobra, Crash City mamy ogarnięte. Tutaj mamy medal 15x24. Tu coś się nam jeszcze w Spargus odblokowało. Jeszcze coś jednego nam się tu odblokowało, widzę. Racing fast isn't the most important thing in this trial. You also have to hit the time freezers to stop the clock and get the lowest time. Running into each freezer will halt the clock for a set amount of seconds. The more you freeze the clock, the lower your overall time will be. Some freezers are worth more time than others, so pick your path wisely. Beat the lowest times to win. Good luck! Freeze Rally. Na czym polega Freeze Rally? To jest coś jak czasówki w Crashu Team Racing i Nitro Karcie. Dokładnie tak. Czyli są to po prostu na zwyczajnym świecie czasówki, które nam zamrażają czas. I żeby zdobyć złoto, musimy mieć czas 2 minuty i 20 sekund. Czyli po prostu jak będziemy uderzali o te dwójki, to wtedy nam czas się zamrozi na 2 sekundy dosłownie. Jak będziemy mieli dużo tych dwójek, to po prostu będzie się to sumowało. Czyli 2, 2, 2, 2, 2 to na przykład jest, nie wiem, 10, no nie? Wiecie, o co chodzi. Oczywiście dziesiątki tutaj też są. Tak więc będziemy musieli poszukać tych dziesiątek, bo one gdzieś tutaj się pojawią za jakiś czas. Tak przynajmniej mi się wydaje. Na szczęście idziemy tutaj sami, bez żadnych przeciwników, tak więc to jest no, o tyle dobrze, że nie muszę się tutaj tak naprawdę o nic martwić. No chyba o to, że co jedynie się mogę wypierdolić na zakręcie. Ale to nic nadzwyczajnego. O, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym powiedziałem. Właśnie wykrakałem. Ale to na szczęście mamy na 10. Kurde sekund. Ale zrestartuję, bo to gównianie strasznie poszło. Szczerze, zrobimy sobie tak, myślę, że jeszcze jeden lub dwa wyścigi po tym i na tym zakończymy sobie na dzisiaj, bo z tego co wiem, w tej gierce każda z tych stref potrzebujemy zdobyć po 60 medali. Tak więc tak, tutaj za red cupy będziemy mieli 60, za green cupy, za blue cupy i za coś jeszcze będziemy mieli 60, czyli razem to jest 60, 60, 60, 180 medali musimy zdobyć. My na chwilę obecną tam mieliśmy chyba 16 na 20 coś. Tak więc no mówię, red cup niestety w jednej sesji nie zamkniemy, bo bym musiał tutaj jeszcze dodatkową godzinę spędzić. A wiedzcie mi, nie chce mi się. O, mamy tutaj piątkę teraz, bardzo fajnie. Tak więc myślę, że póki co skupimy się tak powoli do przodu. Będziemy robili takie godzinne odcinki z tego, ale przynajmniej będzie to jako tako w miarę fajnie wyglądać, bo gdybym robił po 20 lub pół godziny, no to ta seria by trwała z 30 odcinków, a ja wolę wam tego uniknąć, ponieważ wolę robić długie serie w momencie, kiedy byłbym trochę większym twórcą, bo to się po prostu w nadzwyczajnym świecie opłaca. Gdy jest się trochę mniejszym, to trochę się to nie opyla, dlatego że no łatwo się taką serią później znudzić, no nie? Dobra, ominęliśmy jedną dwójkę. I znowu sobie zamroziliśmy. I znowu. No, a dzisiaj tak jakbym miał troszeczkę pogadać na takie tematy troszeczkę z dupy, niezwiązane z gierką, to muszę powiedzieć, że pogoda w miarę taka całkiem jest, chociaż dzisiaj też taka trochę jest i spoko, i trochę niespoko, bo trochę deszczowo jest, ale da się przeżyć. Nie planuję dzisiaj nigdzie póki co wychodzić, więc mogę sobie trochę na to pozwolić, żeby dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, se poleniuchować. Jeżeli nie uda mi się dzisiaj tego, kurde, zmontować, to najwyżej
Zrenderuję to jutro po robocie, bo jutro akurat idę na 4 godzinki do roboty. Tak więc jak wrócę, to najwyżej po prostu sobie to zrenderuję i dam później premierę z tego. Ale myślę, że dzisiaj zdążę to wszystko na szybko sobie zmontować, ponieważ za dużo nie trzeba tutaj, szczerze powiedziawszy, montować. Aha, i to jest też tak jak z Crashem Team Racing, czyli jeżeli już powiedzmy zbierzemy to kółeczko z tym zamrażaniem czasu, to nie respawnuje się, bo przez chwilę myślałem, że te kółeczka, które teraz właśnie zbieramy, żeby sobie czas zamrozić, to one się po czasie respawnują, jak jedziesz w kolejne okrążenie, a tu się okazuje, że jednak nie, więc no fair dosyć zrobione, fair muszę przyznać, bardzo bym fair powiedział. O, piąteczka u góry, bardzo fajnie, piąteczka, piątunia. Mam nadzieję, że że czasu nam starczy, że nie będzie potem tak, że jednak zabraknie nam, nie wiem, jednej setnej lub jednej sekundy. Mówię, mimo że się nie chcę jakoś super starać na te goldy, to jednak jak mam możliwość tutaj w miarę się wykazania i zebrania, to jednak to zrobię. Ale to nie jest jakby dla mnie priorytet i nawet jeżeli będzie, nie wiem, to brąz albo silver, to płakać nie mam zamiaru. Bo ja gram tak jak potrafię, czyli nie potrafię. Więc gram tak jak nie potrafię, o, tak to mogę powiedzieć. Ale wydaje mi się, że te 2.20 to jest taki ideolo czas. Tak szczerze powiedziawszy. Więc powinniśmy zdążyć dojechać. Powinniśmy, ale czy zdążymy, to jest właśnie dobre pytanie. I muszę też boosta używać. Ale zdążymy, patrzcie w ogóle ile czasu nam zostało. 49 na 52, czyli nie zdobyliśmy wszystkich tych freezersów. Czyli normalnie... patrzcie, 52 jak w Crash Cove, nie? 52, potem 10 sekund odejmowania. Gdybym zdobył wszystkie, to może bym miał dodatkowe 10 sekund. No ale trudno się mówi. Trudno się mówi, kurczę pieczone. Zrobiłem tak, jak potrafiłem. Next time you and your thugs wanna fight, maybe you should pick on someone your own size. My, my. I finally get to meet the great racer, Jack. And? And what? What about me? Oh yes, you're the loudmouth storyteller from the bar. But Jack, 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 your reputation precedes you. Oh, but I'm forgetting my manners. My name is Razor. Maybe you've heard of me? I work for Mezo. Eventually everyone does. I'm from out of town. Yes, you are, aren't you? And you're showing my boys up on the track out there. Don't make me put on my goggles and show you how it's done. You wouldn't live long enough to see me cross the finish line. I'm ready whenever you are. Oh, I'm sure we'll match up soon enough. The race of the century, eh? In the meantime, watch your back. I've heard someone arranged a few surprises this time out. No. Więc poznaliśmy naszego rywala. Wings of Steel. Srebrna trofka. Bardzo fajnie. I co tu mamy za autko teraz? Man, another crazy car. Mamy auto klasy pierwszej, które nazywa się Dragonfly. Okej. Dobra, next, next. Mountain Top Highway. Ale tego nie chcę jeszcze robić. Ja bym wolał jakby wyjść. O, właśnie, chciałem tutaj wejść. Mamy tak, 18-27 medali. Oczywiście ta liczba będzie rosła i rosła, dlatego że, tak jak mówiłem, tutaj musimy mieć maksymalnie 60, bo każdy z tych kapów ma po 60 medali, medalowych punktów albo medal pointów. Tak więc Spargus i Crash City mamy tutaj już na 100% zrobione, więc pozostaje nam Haven City, Islands i później Grand Prix. No i właśnie poznaliśmy naszego czempiona, Red Eco Cup, który nazywa się Razer i on pracuje dla Mezo w zasadzie i będziemy musieli go unicestwić, tak więc można by powiedzieć, że championshipem, jeżeli chodzi o, albo mistrzem lub po prostu, no dobra, nazwijmy go bossem tych tutaj Red Eco Cup jest Razer, a następnych Blue Eco Cup i tak dalej będziemy mieli następnych bossów. Tak więc dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny w miarę prowadzę ten let's play. Mam nadzieję, że się cieszycie z Jacka X Combat Racing. No
napiszcie w sekcji komentarzy i ogólnie na premierce, jak będzie, jak wam się gierka podoba, czy wam się w ogóle ona podoba, czy przypadła wam do gustu, czy wam nie przypadła do gustu, bo jestem tego szczerze bardzo ciekaw. I tyle, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to łapa w górę, subskrypcja po więcej oczywiście. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka X i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo. Adios.